the game played by the entire planet. The game that brings us together. The game made up of many faces. FIFA 16. Witam serdecznie, jestem Habaś, a dzisiaj zapraszam na kolejny już czwarty odcinek z naszej kariery w FIFA 16 Termalika Brookbet Nieciecza. Jesteśmy przed kolejnym, czwartym już meczem, czwartą kolejką spotkań w Ekstraklasie. Tym razem naszym przeciwnikiem będzie Zagłębie Lublin. No i mamy kontuzję w zespole, jak wspominałem w ostatnim odcinku, Kupczak. Niestety trzy tygodnie poza boiskiem, no i zamiast niego na środku tutaj pomocy pojawi się chyba Smuczyński, chociaż tutaj Plewa oczywiście też jest jakimś wyborem, no ale totalnie bez formy, jak widać. No i Smuczyński będzie miał okazję się wykazać. Jak widzimy, Bernard oraz Chetri po ostatnich występach forma wzwyżkowa, no Kamil Miazek, który też często zachowuje czyste konto w ładnej formie, no i zapraszam do kolejnego meczu o punkty. Czwarta kolejka, Zagłębie w białych koszulkach, Nieciecza w pomarańczowych, no i sędzią Albin Kuniak. Początek spotkania o 15.30 23 sierpnia 2015 roku. Serdecznie zapraszam. No i trafiła kosa na kamień. 8 zdobytych bramek w Termalice, Zagłębie Lublin stracone 2. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Najmniej straconych w lidze bramek, no i najwięcej zdobytych po naszej stronie. Zobaczymy jak to spotkanie się rozpocznie dla nas. No i zapraszam. No i Janoszka z prawej strony, tutaj pola karnego. Ładne podanie i mamy 1-0 dla Zagłębia Lublin. Po raz kolejny słaby początek dla Termaliki. No, słabe tutaj zachowanie jednego z naszych obrońców. Podanie, no i strzał z ostrego kąta tuż przy słupku. Łukasz Piątek, 1-0. Plizga. Uderzenie z daleka, no i niestety z nad bramku. 35 minuta, 0-1. W dalszym ciągu dla Zagłębia. No, Łukasz Piątek tutaj doskonale wtedy znalazł się w tym polu karnym, no i 1-0 w dalszym ciągu. No i mamy koniec pierwszej połowy, w dalszym ciągu 1-0 dla Zagłębia. No Termalika raczej nic wielkiego tutaj nie pokazuje. Jak widzimy w pozostałych meczach, Legia Warszawa wygrywa z Wisłą Kraków 1-0, a Lechia Gdańsk przegrywa z Pogonią Szczecin w takim samym wynikiem. No 45 minut w tym meczu nie zachwyciło. Jedyna taka sytuacja w sumie od razu wykorzystana przez Zagłębie, no i mamy 1-0 i Termalika Brookbet Nieciecza musi gonić wynik. Jak widzimy, Biskup tutaj z lewej strony, dośrodkowanie, ale zbyt słabe, no i niestety żaden z napastników nie znalazł tego podania. No i Kenlock tutaj przed polem karnym wchodzi, no i niestety prosto w bramkarza, nieudany strzał Kenlocka. Jeszcze raz Kenlock wchodzi tutaj w pole karne, no i zobaczmy to uderzenie, tym razem obroniona piłka bezproblemowo przez bramkarza Zagłębia. No i mamy 2-0, no ładne uderzenie tutaj piłkarza Zagłębia od poprzeczki, no po raz kolejny prostopadłe podanie, które wychodzi za plecy naszych obrońców, no i bramkarz Kamil bez szans. Zobaczmy to jeszcze raz, tutaj ładne rozegranie piłki, minięcie naszego piłkarza, no i piłka od poprzeczki za linią bramkową, no. Naprawdę ciężkie zadanie przed graczami Termaliki, żeby wyrównać
wynik tego spotkania. No i w 60. minucie nastąpią pierwsze zmiany. No, biskup schodzi z boiska. To już jest jakaś tradycja, że ten młody marszalik wchodzi na nie. No i Foszmańczyk wejdzie za Smuczyńskiego. Ten zawodnik nie pokazał raczej nic ciekawego w tym spotkaniu. No i zobaczmy, jak to się zakończy. No i Bernard. Zobaczmy, czy będzie powtórka z zeszłego meczu. I mamy 2-1, 72. minuta. No ten bramkarz jeszcze dotyka tej piłki. Naprawdę ładny występ bramkarza Zagłębia. No ale zobaczmy. Ładne wejście Bernarda i kolejna bramka tego młodego gracza. No i dalej mamy szansę tutaj na remis oczywiście. No i marszalik z lewej strony. Zobaczmy, czy ten gracz pokaże znowu swoje wejście. Ładnie minięcie na środek i tym razem bramkarz stoi na wysokości zadania. Ładnie broni z najbliższej odległości. No to powinno być 2-2. No ale dalej Zagłębie prowadzi w tym spotkaniu. Foszmańczyk w kolejnym rajdzie, no ale piłka wybita na rzut rożny. Tak naprawdę Polańczek, który jest bramkarzem Zagłębia, wyrasta tutaj na bohatera tego spotkania. Jeśli nic się nie zmieni, no to 82. minuta, 2-1. No i zobaczmy rozegranie tego rzutu wolnego po raz kolejny na blisko. Marszalik tutaj przed pole karne i Foszmańczyk z daleka, ale bardzo słabe uderzenie. No i mamy rzut karny w 89. minucie. No Papadopoulos ładnie zasłonił się. No i zobaczmy jeszcze raz, Fryc tutaj fauluje. No naprawdę słaba sytuacja, jeśli chodzi o Dermalikę. No i 3-1 Zagłębie stanowczo wygrywa to spotkanie. Niewiele już tu się raczej wydarzy. Pierwsza porażka Dermaliki w tym sezonie w Ekstraklasie. No Łukasz Piątek dobija zespół. No i kolejny raz pierwszy mecz odcinka dosyć słaby. Jeszcze Cetri z daleka, ale cały wynik się nie zmienia. No i mamy końcowy gwizdek spotkania. Dermalika 1, Zagłębie Lublin 3. No i słaby prognostyk, jeśli chodzi o dalszy tutaj ciąg niestety tych meczy. No jak widać, Łukasz Piątek 2 bramki, Janoszka dołuży 3. No i tylko jedno trafienie tego młodego Romaina Bernarda. No ale co zrobić? 5 strzałów po naszej stronie celnych w bramkę, 4 strzały, 3 bramki po stronie przeciwnika. No to po prostu jest jakaś tragedia. Nasz bramkarz wpuścił wszystko, co leciało w bramkę. No ale te strzały naprawdę udane. Foszmańczyk, jak widzimy, 4 i 4. Strasznie słaba obrona. No i Stano, który był kapitanem tego zespołu w tym meczu, no bardzo słaby występ. Co zrobić więcej? No na pewno będziemy potrzebować nowych obrońców. Pogoń Szczecin wygrywa 2-0, natomiast Wisła Kraków remiksuje z Legią Warszawa, więc strata punktów, jeśli chodzi tutaj o naszych najważniejszych rywali. Jak widzimy, Zagłębie Lublin. Czemu ja mówię cały czas Lublin? Zagłębie Lublin 8 punktów wyprzedza nas już w tym momencie. No i Lech Poznań odskakuje nam na 3 punkty niestety. Przed nami kolejne spotkanie. No i mam nadzieję, że już wtedy będzie dużo lepiej. No i przed nami kolejny mecz w tym sezonie. Tym razem Termalika Brukbet Nieciecza spotka się z Koroną Kielce. Mam nadzieję, że uda nam się poprawić ten słaby wynik z ostatniego meczu, w którym przegraliśmy 3-1. No i na samym początku spotkania na lewą pomoc wychodzi Marszalik, który bardzo ładny sposób pokazywał się w poprzednich meczach. Stano, który no dosyć słaby miał występy, schodzi z boiska. Za niego Markowski, młody zawodnik,
No i zobaczmy jeszcze Smuczyński. Cały czas czekamy tutaj na Babiarza, który wróci po tej kontuzji. No zostało na pewno mu jeszcze trochę czasu. Nawet chyba nie ma tutaj z tej pozycji jak sprawdzić, ile czasu zostało. Mam jeszcze Kaczmarczyka tutaj na tą pozycję. A tak naprawdę no ciężko tutaj kogokolwiek wystawić. No Babiarz, który jest chyba naszym najlepszym tutaj defensywnym pomocnikiem, jeszcze na pewno miesiąc albo dwa będzie leczyć kontuzję. No i nie bardzo mamy co tutaj zrobić w tej sytuacji. Na pewno będziemy musieli znaleźć jeszcze jednego środkowego obrońcę, bo bez niego no naprawdę ciężkie czasy będą nas czekać. No i zobaczmy, jak ułoży się to spotkanie dla Termaliki. No i rozpoczynamy to spotkanie Korona Kielce przeciwko Termalice. No mamy nadzieję, że uda nam się zatrzeć to niemiłe wspomnienie z poprzedniego spotkania. No i tym razem w lepszy sposób rozpoczniemy ten mecz niż od straconej bramki. Sołdecki do zawady, ten obiega w ładny sposób przeciwnika, jeszcze tu chwytany za koszulkę. No i tak naprawdę mamy 1-0 już w czwartej minucie. Ładne uderzenie Zawady. No to jest właśnie w ten sposób Brukbet Nieciecza musi zaczynać każde spotkanie. No to jest na pewno będzie wymagane od nich. Tutaj jeszcze chwytany za koszulkę. No i Zawada, ładne uderzenie lewą nogą. Nie dał szans. Mocny strzał. Trzeci gol w Ekstraklasie Oskara Zawady. No wyrasta nam naprawdę na bardzo dobrego zawodnika i na pewno dobry zakup, jeśli chodzi o te przedsezonowe transfery. Smuczyński w środku, podanie tutaj do Cetriego. No i to jest kolejna sytuacja, w której mogliśmy strzelić bramkę. Marszalik lewą stroną boiska, podanie do Cetriego. Trochę wyrzucił go poza tutaj boisko, no ale jeszcze rzut z autu, szybkie rozegranie. Marszalik schodzi do środka, ładne minięcie dwóch zawodników, no i sytuacja dosyć trudna, jeśli chodzi o strzał, no powinien inaczej to rozegrać. No ale jeszcze raz zobaczmy tą bramkę Oskara Zawady. No i po raz kolejny lewą stroną tutaj były piłkarz Wisły Kraków będzie próbował dośrodkowywać, ale faulowany. No i zobaczmy, czy to będzie żółta kartka? Chyba nie. Zobaczmy, Marszalik. Dośrodkowanie. No i zbyt głęboko. Trela bez problemu wyłapuje tą piłkę. Cetri. Faulowany na skraju pola karnego i to na pewno już będzie żółta kartka. 24 minuta. No i Korona Kielce, pierwsza żółta kartka na ich koncie. Michał Wrześniewski po raz kolejny fauluje. No i Cetri będzie miał sytuację do wykorzystania. Ale prosto w mur. Po raz kolejny, no nieudany ten rzut wolny. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli wykorzystywać takie sytuacje. Marszalik tym razem zamienił się pozycjami z drugim skrzydłowym. Schodzi jeszcze do środka, no i uderzenie, o cupka, no niestety dużo pecha tego młodego gracza, no i piłka wychodzi w pole. No i mamy koniec pierwszej połowy, jak widać wynik 1-0, niewiele tych sytuacji po obu stronach, natomiast na pewno żałujemy akcji tego młodego Marszalika, gdzie uderzył w słupek. No to powinno być podwyższenie na 2-0. Jak widzimy w pozostałych meczach, Górnik Łęczna remisuje ze Śląskiem Wrocław 1-1. No i myślę, że dosyć ładne spotkanie w Kielcach, natomiast wynik jak widać. No i wychodzimy z kontrą. Bernard znowu na środku. Zobaczmy, co tutaj wykona. Podanie do Cetriego, ładny na dobieg. No i ten w sytuacji sam na sam nie daje żadnych szans bramkarzowi. Mamy 2-0. No i to spotkanie układa się znakomicie. 55. minuta, Korona Kielce 0, Termalika Brukbet Nieciecza 2. No na to czekaliśmy. Bardzo ładna asysta tutaj Bernarda. No i
Bramka, marzenie, ładne, mocne uderzenie tutaj pod rękami bramkarza. Tak właśnie Chetri powinien kończyć każdą akcję. No i mamy 65. minutę. Z boiska zejdzie marszalik, za którego wejdzie oczywiście biskup. No to jest zmiana w jedną lub drugą stronę, która bardzo często będzie na pewno widoczna. Zamiast Kenlocka wejdzie Ziajka. No Kenlock naprawdę, naprawdę dobra robota. Dużo rajdów ciekawych lewą stroną boiska. No i jeszcze zejdzie z boiska Zawada, wejdzie w jego miejsce Kowal, Wolodymyr Kowal. No to jest młody zawodnik, który na pewno też będzie potrzebował swoich minut. No i zobaczmy, jak dalej potoczy się to spotkanie. Kowal, który niedawno wszedł na boisko, i zobaczmy, jak wykończy tą sytuację. No, ładna interwencja bramkarza i dalej 2-0. Mamy rzut rożny. Maciej Wilusz wchodzi na boisko, Michał Wrześniewski schodzi z niego. No i spróbujmy jakiegoś ciekawszego rozegrania. Ale zbyt mocno. Jeszcze tutaj Fritz. Uderzenie z daleka, no i piłka odbita od bramki, od obrońcy. No i mamy kolejny rzut rożny. Spróbujmy teraz krótkiego rozegrania. Biskup, który przed sekundą wszedł na boisko. Dribbling w polu karnym. No i uderzenie niestety za słabe. Wilusz wybija piłkę na rzut rożny. Trzeci rożny tutaj pod rząd. Po raz kolejny biskup. Zobaczmy jeszcze raz. Ładny dribbling. No i uderzenie znów zablokowane. To jest czwarty rzut rożny pod rząd. Spróbujmy Bernard tym razem. Dośrodkowanie. No i tutaj niestety za mocno. Smuczyński do Szetriego. Ten faulowany. No i zobaczmy, czy to jest żółta kartka. Raczej tak. Odległość, która tutaj sprzyja na pewno kolejnej próbie strzału. No czy uda nam się w końcu uderzyć. Plizga 32 metry. No przełączymy tego wykonawcę na kogoś innego. Zobaczmy, Ziajka, 70 siła strzału, no i lewa noga. Ładne uderzenie, no i bramkarz z dużymi problemami, no na pewno nie tam chciałem uderzyć. Myślałem o strzale w lewą tutaj stronę, obok słupka, no ale piłka poleciała prosto w bramkarza, no i Plizga po raz kolejny, piąty już rzut rożny w tym meczu. Kolejny raz biskup. Spróbujmy tutaj odegrania na skraj pola karnego, ale zbyt słabo. No i Korona Kielce z kontrą. Plizga prawą stroną. No i zobaczmy, jak tutaj zakończy to. Bernard, uderzenie z prawej nogi i nad bramką. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Jeszcze piłka odbita tutaj od obrońcy. Myślałem, że to będzie po prostu złe wykonanie tego strzału, ale jak się okazuje, piłka jeszcze gdzieś tam odbita. No i mamy 3-0 dla Termaliki. Zobaczmy, kto został strzelcą tej bramki. No zaraz się wszystko okaże. Ładne dośrodkowanie. Tym razem troszkę inne wykonanie tego rzutu rożnego. No i ładny strzał. Zobaczmy, tuż obok słupka. A kto jest strzelcą trzeciej bramki w tym meczu? Chetri. Druga bramka Chetriego w tym meczu. No i nasi napastnicy naprawdę doskonale sobie radzą w Ekstraklasie. Plizga do Ziajki, ten do środka, do Kowala. No i Kowal po raz kolejny nie wykorzystuje swojej sytuacji. Mógł podać do lepiej ustawiającego się kolegi. No, ale nie chciał pozwolić skompletować chyba Szetriemu hat-tricka. No i sam wykonał w dosyć słaby sposób to.
Jeszcze jedno uderzenie. Plizga tym razem. No i bramkarz. Kolejny raz na rzut wolny. Na rzut rożny. No i spróbujmy kolejnego dośrodkowania. Tym razem obrońca już bez problemu wybija piłkę. I to chyba powinien być za chwilę koniec spotkania. Tak jest, 4-0 jak widać. No i Termalika bezproblemowo wygrywa ten mecz. No myślę, że to niekorzystne wrażenie z poprzedniego meczu zostało lekko zatarte i kibice po raz kolejny lepiej spojrzą na moją pracę z tym zespołem. No na pewno te transfery, które zostały wykonane, dosyć udane. No Chetri chyba jednym z najlepszych strzelców zespołów. To samo Oskar Zawada. No myślę, że korzystnie wpłynęły tutaj na nasz zespół. Śląsk Wrocław z Górnikiem Łęczną 2-2. No i zobaczmy, jak wygląda w tym momencie cała tabela. Jak widzimy, na pierwszym miejscu w dalszym ciągu Lech Poznań, 1 remis, 4 zwycięstwa. Termalika na miejscu czwartym z 10 punktami. No dalej trzymamy się tutaj w czołówce. Najwięcej strzelonych bramek na naszym koncie, 12 bramek zdobytych. Jak widać, straconych bramek też niestety dosyć dużo, 6 bramek straconych. No na pewno duży wpływ miał ten mecz z Zagłębiem Lubin. No ale zobaczmy jeszcze statystyki naszych zawodników. Jak widzimy, Bernard, królem strzelców, obecnie 5 bramek, 4 bramek, 4 na swoim koncie. No i Oskar Zawada, 3 bramki, 11 miejsce aktualnie. No mamy dwóch najlepszych strzelców ekstraklasy. Jeśli chodzi o asysty, no to Sołdecki przewodzi tutaj temu zestawieniu. Czyste kąta niestety. Miazek dopiero. Nie, dalej. Trzecie miejsce, no czyste kąta 2 w 5 meczach. Myślę, że to nie jest najgorszy wynik. No, ale na pewno mogło być lepiej. Okej, przejdźmy teraz do końcówki tutaj okna transferowego. Jak widać, no nas ono niestety nie dotyczy. Zobaczmy, co tutaj robiła Legia. Przychodzi Oremo, Cheves i Al Ghamdi. Natomiast chciałbym jeszcze zobaczyć tutaj Lech Poznań. No Termalika, jak widać, dosyć dużo tutaj tych transferów, no ale to było wymagane. Marszalik odchodzi oczywiście do nas. No i zobaczmy, w Śląsk Wrocław żadnych tutaj transferów. Gdzie jest nasz Lech? No i w Lechu niewiele zmian, Arieti tylko. No i zobaczmy, jak to będzie się kończyć. Lechia Gdańsk, przychodzi w Woźniak. No niewiele tutaj. Dzisiejsze wydatki, jak widzimy, wzrastają. 74 miliony. Oj, jakiś duży tutaj transfer. Müller przechodzi do Manchester United. Bayern pozbywa się swojego jednego z najlepszych zawodników za 66 milionów. No to jest na pewno duży transfer. Sloboda odchodzi za 500 tysięcy z Podbeskidzia. Mystkowski przychodzi. No i zobaczmy dalej. Czy jeszcze 2 godziny do końca tego? Dawid Alaba przychodzi do klubu Juventus za 51 milionów. No i koniec tego okna transferowego. Jak widzimy, Dżengis Kawoseusis przechodzi do klubu Śląsk Wrocław za 650 tysięcy. 650 tysięcy przychodzi i koniec okna transferowego. Jak widzimy, wszystkie otwarte negocjacje nie będą mogły być już sfinalizowane. W ciągu ostatniego dnia wydano we wszystkich ligach łącznie dużo pieniędzy. Jak widzimy, no tutaj mogliby jakieś dodać przecinki lub przerwy, no bo ciężko. 227 milionów 660 tysięcy. No to jest naprawdę całkiem dobry wynik. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać nasz następny mecz. No i zapraszam na trzeci mecz tego odcinka. Jest to mecz z Pogonią Szczecin oczywiście.
Zobaczmy tutaj zmiany w naszym zespole. No, tym razem Biskup wybiegnie w pierwszym składzie jako Sołdecki, Miazek w formie, tak samo nasz tutaj atak. No i ten Stanu, który bardzo, bardzo mnie tutaj martwi, no ale chyba pozwolimy mu tutaj zagrać. No, zobaczmy jeszcze na zmiany. Babiarz przez kolejne 3 tygodnie nie będzie mógł wybiec na boisko. Tutaj Drozdowicz w formie, no ale nie będziemy go eksploatować. No, zawodnik, który nie urzeka mnie swoją grą. Chociaż tempo ma całkiem tutaj, jak widzimy, niezłe. Plisga stanowczo najlepszym aktualnie chyba prawym skrzydłowym. No i zapraszam do oglądania meczu. No i mamy początek tego spotkania. Mam nadzieję, że w ten sam sposób zaczniemy co ostatni ten mecz. No i będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Plisga. Do Zawady. Ten tutaj przytrzymywany. No i jeszcze bramkarz niestety broni tą piłkę. Ładne, ładne uderzenie. Niestety obronione przez bramkarza Pogoni. No i Bernard przejmuje piłkę i zobaczmy, jak rozpocznie tą kontrę. No nie decyduje się tutaj na podanie. Ładnie przeskoczył jeszcze nad piłką. Nad ślizgiem. No i z uderzenie. Po raz kolejny ładny sposób obronione przez Kudłę. No ten bramkarz po raz kolejny broni bardzo, bardzo ciekawą piłkę. Stano. No i mamy rzut z autu. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta żółta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Dobrze uderzył głową. No i ładnie tutaj z rzutu wolnego. Jeszcze przedłużenie tej piłki głową. No i Pogoń Szczecin miała naprawdę ciekawą sytuację do strzelenia bramki w 38 minucie. Na szczęście Kamil Miazek tutaj na posterunku. Po raz kolejny tutaj minęliśmy się z piłką. No i Kamil Miazek wykazuje się ciekawym wybiciem. Zobaczmy. Beznadziejne tutaj podanie. Miało polecieć tutaj na dół. Niestety coś nie wyszło. No i Sołdecki ładnie przejmuje piłkę. Jeszcze dogranie do Cetriego. No i to jest bramka. Tak jest, jeszcze patrzyłem, czy ona na pewno wleci. No i Kudła tym razem pokonany. Niepotrzebna tutaj zabawa obrońcy. Sołdecki ładnie przyjmuje piłkę, oddanie do Cetriego na środek i ten, mimo asysty tutaj trzech obrońców, udało mu się zmieścić tą bramkę w bramce. No to jest ciekawa bramka na 1-0. Piłka do szatni, bramka do szatni. 40 to jest chyba 4. minuta, tak jest. No i kolejny dobrze rozpoczęty mecz. No i mamy koniec pierwszej połowy. 1-0. No i Termalika Brukbet Nieciecza zmierza tutaj po 3 punkty. Jak widzimy, Lech Poznań nie oddaje prowadzenia 2-1 z Górnikiem Łęczna. No wynik dosyć zaskakujący. Myślałem, że to będzie raczej jednostronne spotkanie, no ale ważne, że na naszym boisku tutaj wygrywamy z Pogonią Szczecin. Ładne podanie do Kenlocka, no i ten będzie wrzucać piłkę, ale po raz kolejny ta wrzutka wykonywana przez nasz zespół zbyt głęboka, no i bramkarz bezproblemowo dosięga do piłki. Danielak tutaj prawą stroną, ale nie ma nawet do kogo wrzucić, no ale udało mu się wywalczyć jeszcze rzut rożny. Zobaczmy, jak Murawski wykona ten rzut wolny, no i czy tutaj nasi piłkarze, tak jest, Kamil Miazek w bardzo ładny sposób wyłapuje tą piłkę, no i dalej 1-0. No i mamy 1-1, no Pogoń Szczecin w jakiś zadziwiający sposób mija frączek naszych zawodników. No zobaczmy to jeszcze raz. Gra obronna Termaliki, raczej moja, no daje dużo tutaj do życzenia. Adam Frączak, pierwsza jego bramka, no i 58 minuta, zaczynamy niestety wszystko od początku i musimy zacząć wykorzystywać tę sytuację. No i zobaczmy, jak to się skończy. Ładnie z daleka, no i jeszcze piłka
po poprzeczce. No to było naprawdę ładne uderzenie. No i zobaczmy powtórkę. Bramkarz tu Kudła ładnie zgasił piłkę. No i ta chyba powinna wpaść do bramki, no. Jeszcze uderzenie, nasz piłkarz, widzimy tutaj, leży jeszcze na ziemi. Bernard kontuzjowany, no i to jest bardzo, bardzo zła wiadomość dla naszych graczy. W zastępstwie za niego zagra Foszmańczyk. No i zobaczmy, jak ten mecz się zakończy dla nas. No, nieciekawa sytuacja. Jeden z najlepszych naszych graczy schodzi niestety z boiska. No a my mamy 1-1. Tutaj widzimy mocno uderzony przez bramkarza Kudła. Bezpardonowo zaatakował naszego gracza. No i zobaczymy, jak zagra Foszmańczyk. No i mamy 2-1 niestety. Widzimy tutaj bardzo wisząca piłka. No szkoda, że Miazek nie wyszedł jakoś do tej piłki, nie przeciął lotu jej. Natomiast w ogóle brak asysty obrońców. No i mamy 2-1. Tym razem Murawski. No i mamy nieciekawą sytuację, jeśli chodzi o dalszą część tego spotkania. Jeden z najlepszych naszych graczy schodzi z boiska. No a my musimy gonić wynik tego spotkania i zobaczmy, jak to się zakończy. Plizga. Prawą stroną, podanie tutaj do Sołdeckiego. Ten widzi Biskupa, który zbiega do środka. No i chyba był przytrzymywany tam, no ale sędzia niestety nie gwizda. No i zobaczmy, jak to spotkanie się zakończy. Czy Termalika będzie w stanie jeszcze wyrównać wynik tego spotkania? To się za chwilę okaże. Kenlock do Biskupa, ten już bardzo zmęczony. No i za chwilę prawdopodobnie nastąpią zmiany w zespole. Zobaczmy, Biskup. No i mocne uderzenie niestety tuż obok bramki. No, muszą nastąpić niestety jakieś zmiany. Biskup zejdzie z boiska, wejdzie Marszalik. Ziajka na lewą stronę zamiast Kenlocka, który ma już na swoim koncie żółtą kartkę. No i zobaczmy, jak to się zakończy. No i zobaczmy, Fryc na środek do Foszmańczyka. Przenieśmy akcję tutaj na lewą stronę, gdzie wszedł przed chwilą Ziajka oraz drugi z naszych graczy. No i to było bardzo, bardzo słabe uderzenie. No niestety Ziajka nie wykonał go nawet. No i jeszcze ostatnia akcja chyba, którą sędzia pozwoli nam dograć. Marszalik tutaj w samotnym rajdzie, no czy to będzie? No i po raz kolejny bramkarz broni to, no. Co ten Kudła robi? No to jest po prostu... To jest coś strasznego, no plizga jeszcze. W polu karnym. No ale tu jest tak ciasno, że niestety nie ma szans nic zrobić, no i... Termalika przegrywa to spotkanie 2-1, no bardzo, bardzo niestety słaby mecz naszych zawodników. Jak widzimy, no Kudła robi co chce w tym spotkaniu. 4 strzały celne tylko Termaliki, no i 4 pogoni, z czego 2 bramki strzelone. Zobaczmy, kto jest najlepszym graczem tego meczu i chyba wszyscy wiedzą. Tak jest, Kudła 8-0, no niewiele mogliśmy tutaj zrobić. Jak widzimy, Foszmańczyk 4-0, no bardzo słaby mecz tego gracza. Raczej nic ciekawego nie pokazał, no a my po raz kolejny gubimy głupie punkty. Lech Poznań wygrywa z Górnikiem Łęczną 3-2. No i nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę słaby mecz. No i kontuzja zawodnika, zobaczmy. Bernard, stłuczenie łokcia, 8 dni poza składem. No i zobaczmy, terminarz. Nie patrzę nawet na tabelę, na 5 miejsce spadamy. Natomiast strata do Lecha Poznań wynosi już 6 punktów. No i to nie wróży najlepiej. No ale cóż, następnym meczu zmierzymy się tutaj z Lechią Gdańsk. No i to
Mam nadzieję, że ten mecz uda nam się wygrać. A ja zapraszam oczywiście wszystkich do następnego odcinka, w którym oczywiście mecz właśnie z Lechią Gdańsk, kilka jeszcze innych następnych meczy. No mam nadzieję, że zacznie nam iść troszkę lepiej, no i będziemy mogli świętować w pierwszym sezonie mistrzostwo Ekstraklasy. Zapraszam do następnych odcinków, zachęcam do dawania łapki w górę, do komentowania tych filmów, no i do zobaczenia. Cześć!